Siemaneczko wszystkim, z tej strony Pan tutaj i witam już chyba w przedostatnim luźnym tuningu, jaki będzie na kanale, dlatego że słuchajcie, mam już przedostatnie auto możliwe do tuningu w wyczynie. Mam Camaro. Camara, przepraszam, mam Camara, bo ja powinienem trochę odmienić po polsku, tak? Także ja mam Camara, i jeszcze tylko zostało mi jedno auto, które będę mógł tuningować później, czyli właśnie Cadillac Escalade, więc napiszcie mi od razu w komentarzu, czy chcecie tego Cadillaca tuning, bo ja w sumie bym go stuningował, to jest auto dosyć nietypowe, dosyć też trochę kwadratowe, ale no tym się nie przejmujmy. Także no wszystkie już inne mam stuningowane, niestety sam sobie albo je tuningowałem, wiecie, przy was na luźnych tuningach, także jest to Camaro, nie Camara, to jest Camaro RS w sumie, SS wygląda jak SS. Nie mam, mam SS, no bo ja miałem kiedyś taką zabawkę Resoraka. Także jest to Camaro RS, które tak naprawdę wygląda jak SS, tylko różni się troszkę bardziej futurystycznym wyglądem. W sumie nie wiem czym jeszcze, najprawdopodobniej osiągami. Jest to właśnie przedostatnie auto, które dla was tuninguje w luźnym tuningu. Ogólnie nie wydaje mi się, żeby takie auto powinno mieć taki tuning, taki typ tuningu. Wiadomo, wyczyn to jest troszkę... Wydaje mi się w ogóle, że wyczyn powinien się kojarzyć głównie z autami, no spoiler wielki, który powinien się kojarzyć głównie z autami typu, no nie wiem, Dodge Viper albo Corvetta, coś w tym stylu, a nie z Camaro, dlatego że Camaro to jest typowe auto, które... no jakby to powiedzieć, no nadaje się do dragu, tak, no spójrzcie sobie zresztą jak wygląda już z tymi poszerzonymi, w sumie wygląda zarąbiście, tak, mi się to podoba, ale to nie jest tuning dla niego, to nie jest tuning do tego auta. Mimo wszystko jest to fajne, ale wydaje mi się, że to auto nie powinno, znaczy fajnie, że ma taką specyfikację, fajnie, że tak wygląda, że tak będzie wyglądało, no ale to nie jest dla tego auta, tak samo jak nie jest dla Chargera i innych aut, tak samo, że one sobie radzą w tym wyczynie fatalnie, no ale to już jest inna, że tak powiem, kwestia. Więc zaczynamy sobie oczywiście od zderzaków i... Chwila, czym się różnią? Niczym się chyba nie różnią, oprócz maskownicy. Patrzcie, tutaj mamy takie dwa wyloty fajne, obok światełek. W sumie nawet myślę nad zostawieniem sobie już tego zderzaka, bo fajnie to wygląda. No ale dalej sobie przejdziemy, tutaj mamy już ten oficjal RS-a, oficjal, maskownica oficjalna. I ogółem, tak jeszcze nawiązując, bo możecie powiedzieć, że coś źle powiem, albo coś w tym stylu, jestem z tego świadomy, wiecie dlaczego? Coś mogę źle powiedzieć? Dlatego, że jest mi cholernie gorąco, jest mi cholernie źle, po prostu, no, w sumie wyszedłem z kościoła niedawno, dosłownie, nie wiem, z 10 minut temu. Jak nie chodzicie, to spoko, ja byłem, bo jest święto dzisiaj, jest sobota, filmik dostaniecie w niedzielę. No i w sumie wróciłem, tam się upociłem z gorąca, tutaj wróciłem, też chociaż w kościele jest zimniej w sumie niż na dworze, no bo tam nigdy nie ogrzewają, jak już nigdy nie ogrzewają, to wiecie, to się nie robi w końcu cieplej. No i słuchajcie, wróciłem, zmiana temperatury, jeszcze zjadłem śniadanie, wypiłem gorącą herbatę, jest po prostu, no jest mi po prostu gorąco i jednocześnie po prostu jest mi bardzo gorąco, a w takie upały się robi, różne rzeczy robi się naprawdę źle. Więc zastanawiam się nad tą maskownicą, słuchajcie, tylko nie wiem, czy wziąć sobie ten właśnie srebrny zderzaczek. Zrobimy może tak, patrzcie, kupię sobie ten zderzak i kupię sobie ten drugi stąd. To jest ten. I najwyżej sobie potem po prostu dopasujemy jeszcze w kryjówce. Teraz patrzcie, tutaj w ogóle nie mamy modyfikacji tego zderzaka od dołu, nie mamy żadnego dyfuzora, nic. Widzimy tak naprawdę kawałek zawieszenia tutaj. No, widzimy kawałek zawieszenia, w sumie to nawet duży kawałek, spory. Można sobie zobaczyć też tarcze hamulcowe od środka, spójrzcie, o. No, więc tutaj mamy, właśnie nie podobają mi się bardzo te światła, wyglądają jak takie, słuchajcie, muffinki, tylko że w drugą stronę, wiecie, jakby ktoś ciapnął nimi o ziemię i tak położył i niech tak zostaną. O, te światła jeszcze takie ujdą mniej więcej, tak naprawdę pewnie się tylko zmieniają, nie wiem, rury wydechowe, tak, tak, dokładnie tak. No i też nie rozumiem tej idei, dlaczego, znaczy w ogóle ja dzisiaj będę miał pewnie taki odcinek, w którym będę dużo mówił, co mi się nie podoba. Słuchajcie, no dlaczego, no to jest Camaro, dlaczego do niego takie kwadratowe, no do czego to pasuje, no kwadratowe wydechy to nie jest dla mnie, według mnie, naprawdę. No i kolejne kwadratowe wydechy, naprawdę świetny pomysł. O, tu dragowe, dobra, ja chcę dragowe, słuchajcie. Kolejny świetny pomysł z dawaniem do Camaro dragowych, kwadratowych, patrzcie, kwadratowych rur wydechowych. No, gdzie to pasuje? Za to teraz, patrzcie, dostaliśmy sobie możliwość dodania do auta jeszcze, o, chyba oryginalnych nawet świateł, albo takich innych troszkę. Które zresztą wyglądają dosyć śmiesznie, jak takie rury, tylko że z kółeczkami w środku. Więc wydaje mi się, że sobie weźmiemy z tymi światłami ten dragowy właśnie, bo tak bardzo mi to auto pasuje pod drag, więc czemu by sobie tak go nie zrobić, no nie? W sumie nie wiem, czy da się zrobić stójkę
w The Crew, czyli wiecie, dla tych, którzy nie wiedzą, chodzi o stanie na tylnych kołach, tak wiecie, no na pewno kiedy będzie specyfikacja dragowa, no właśnie, przecież będzie specyfikacja dragowa w Wild Runie, czyżby to auto wtedy przeniosło się troszkę właśnie pod drag, no tego nie jestem pewien tak samo. Ale słuchajcie, no najprawdopodobniej wtedy zniknie ten zderzak, no bo to będzie trochę bez sensu. A więc albo sobie wezmę te, tutaj patrzcie światełka, albo te podłużne, ale te podłużne są jakieś takie troszkę fajniejsze, te o te. A więc sobie je bierzemy. Błotniki oczywiście niemodyfikowane, no nadal nie rozumiem po co one zostały wdrożone do tej gry, skoro i tak nie możemy ich modyfikować, tylko możemy sobie zobaczyć jak podskoczą do góry i zejdą. Nawet nie możemy sobie modyfikować tutaj progów, także mamy jeden prosty próg. No i w sumie to będzie lipa, bo nie będzie dopasowany zderzak, ale to... nieważne. Wow, no i teraz patrzcie, mamy kupione wszystkie fergi oficjalne. Wydaje mi się, że jeszcze... no ta ferga nawet pasuje w sumie, ta pierwsza ferga z ulicznych całkiem pasuje do Camaro. Ale wydaje mi się, że jak sobie jeszcze wejdę do tych retro, czy będę miał tutaj jakąś fajną fergę, no zaraz zobaczymy, słuchajcie. W sumie wydaje mi się, że nie za bardzo. Złapałem chrypkę, musiałem się odkrztusić, ale te felgi mamy w oficjalu. Takie są oficjalne, więc najwyżej sobie je możemy... zresztą kupię sobie wszystkie te przypominające właśnie felgi 38, 9, 40 i chyba 37. Kupię sobie je wszystkie, bo najbardziej pasują do Camaro, a potem będę mógł sobie je od razu w kryjówce pozmieniać, no nie? Więc to będzie fajne. 38. Więc w sumie to są jedne z najlepszych tych, według mnie przynajmniej, tych najlepszych typowo dragowych, znaczy dragowych, no typowo muscle carowych, typowo felg dla aut retro, takich jakim właśnie jest Camaro. I w sumie jeden nawet z moich widzów, słuchajcie, widzów, no tak naprawdę to jest ziomek, no może nie z podwórka, ale z miasta. Mówię tutaj o Patryku, o Chromsim, może go kojarzycie. Więc on kupił sobie ode mnie, ja miałem kiedyś taką zabawkę, właśnie Camaro SS, to było, na pewno to był ten model, nie pamiętam, to jest Z bodajże, nawet nie pamiętam, wiem, że Z28 jeździ po Kielcach, ale nie wiem jaki to jest Z konkretnie, tutaj nic nie jest napisane. Rocznik bodajże ten sam, też taki właśnie pomarańczowy kolor i tutaj przez środek ciągnęły mu się, wiadomo, auto się troszkę różniło, ciągnęły mu się takie pasy dwa, znaczy... jeden gruby i podwójne malutkie, więc to naprawdę fajnie wyglądało. Był od Majsto bodajże Custom Garage, coś w tym stylu. Więc naprawdę to fajnie wyglądało i mogę sobie nawet do tego wyglądu nawiązać. Kupiłem sobie teraz takie brązowe wnętrze, więc chyba wszystko mam, a nie mam zmienionego spoilera. Więc tak, mamy ten taki troszkę kaczy spoiler oficjalny. Mamy kolejny spoiler, którego nie dałbym nawet jakby mi kazali. Mamy spoiler dragowy, który chyba sobie zaimplementuje i mamy kolejny spoiler oficjalny, tylko że właśnie taki mały, patrzcie, to jest dragowy spoiler. To jest spoiler do dragu i już będę, już wiem jak będzie wyglądało moje Camaro, słuchajcie, także patrzcie. Co do kolorów nie będziemy nic zmieniać, bo mamy kupione wszystkie oficjalne. Oczywiście felgi sobie zaraz zmienimy, bo wydaje mi się, że to nie będzie ten kolor, ale już wiem jak będzie wyglądało to Camaro, słuchajcie, także... no, mam nadzieję, że się wam po prostu spodoba po tym moim tuningu. No wybaczcie mi to cięcie, ale no niestety mój nos i reszta mojego ciała, no może nie cała, ale troszkę odmawiają mi posłuszeństwa, także patrzcie, skoro mamy taki spoilerek dragowy, to ja sobie dopasuję do niego zderzak przedni dragowy i mamy teraz już całe auto dragowe tak naprawdę, w ogóle fajnie to wygląda, to jest, no, może te światła są takie trochę średnie tutaj, no ale są oryginalne praktycznie od tego całego Camaro, także mamy w nim już takie części i skoro mamy te srebrne, znaczy chromowane części, zobaczę sobie w ogóle jak auto będzie wyglądało całe w chromie, no w sumie to będzie pewnie trochę wiejskie, ale czemu by sobie nie sprawdzić, także mamy tutaj chromowany, no i patrzcie co się dzieje w ogóle, jak to fajnie wygląda, no, nie zostawię sobie go takiego, ale no fajny jest, patrzcie, nawet się odbija ta kratka tutaj, przez którą wychodzi woda. Także spójrzcie sobie jak zarąbiście wygląda auto całe w chromie. Jeszcze chwila, zostawię na chwilę ten chrom i dam sobie do niego srebrne te felgi. Albo zobaczymy czy w oficjalu nie są jakieś takie bardziej chromowane być może. Znaczy w ogóle chromowane. O widzicie, tu mamy chromowane felgi w oficjalu, te oficjalne typowe. One są bardzo ładne. Kurde, ale zarąbiście wygląda, nie, naprawdę. Może nie zostawię go takiego, ale już możecie zobaczyć jaki mam koncept w głowie, jak to auto mogłoby wyglądać. Nie no, naprawdę jest zarąbiste, no ja nie wiem, no może się mylę, ale strasznie mi się podoba, słuchajcie. Więc albo sobie weźmiemy te felgi, albo te.
oficjalne, albo ostatecznie te, o których mówiłem, które wyglądają troszkę lepiej, czyli te retro felgi 40, może nie, może weźmiemy sobie na przykład 37, które będą pasowały pod właśnie te zderzaki dragowe. I teraz jeszcze ten lakier. To wydaje mi się, że auto zostawimy w oryginalnym lakierze, jakimś takim ładnym, i nie będziemy nic więcej zmieniać, no bo nie ma sensu, tylko tak. Albo ten pseudofiolet, taki pseudofiolet, no ciemny fiolet, bardziej podchodzący nawet pod brąz, który jest taki 2 na 10, szczerze powiedziawszy. Więc albo on. Tutaj ten kolor naprawdę nie pasuje pod drag w ogóle, pod dragowego speca. Ten też nie, pomarańczowy mi się bardzo podoba, także to jest ten plus. Mamy ten bordowy, taki bordowy mieniący się na jasny czerwony, ale jest taki średniawy. Co my tu jeszcze mamy? Ten zielony też nie jest taki fajny dosyć. Wiecie co, no nie wiem, tak się zastanawiam nad tym chromem, słuchajcie, no ale to... No nie wiem, no to jest Camaro w sumie. Więc tak trochę nie jestem pewien, czy to rzeczywiście przejdzie, czy nie przejdzie, no w sumie, no to tak mógłbym się nad tym zastanowić, ale na chwilę obecną sobie zostawię jakiś oryginalny ten lakier, a nawet sobie wezmę taki, jak miałem w tej zabawce, w tym moim samochodziku, czyli właśnie on wyglądał mniej więcej tak. No dosłownie tak wyglądała ta zabawka, tak wyglądała, i może taki Camaro sobie zostawię, słuchajcie, tylko jeszcze sobie dam białe te felgi, żeby tak mniej więcej pasowały. One są matowe, co prawda, ale... I tak, czy są matowe? No chyba są, ale i tak będą pasowały chociaż pod ten pasek na środku auta. Właśnie, lusterka, nie patrzyłem nawet, czy mam jakieś do kupienia w tym. I maski nie zmieniłem, słuchajcie, nie patrzyłem jeszcze maski. Zagapiłem się troszkę, więc wejdziemy sobie jeszcze na sekundę do tego tunera. Sprawdzimy sobie maseczki, sprawdzimy sobie lustereczka i wydaje mi się, że tuning będzie dokończony. Widzicie, co robi gorąc z ludźmi? Widzicie, co się dzieje ze mną pod wpływem gorąca? Bo ja sam nie wiem, po prostu masakra jest. No nie da się, po prostu się nie da. Także wchodzimy sobie jeszcze raz do tego tunera optycznego typowo. I mamy maseczkę. Na pewno wiedziałem, że będzie taki właśnie oto kolektor wylotowy i wydaje mi się, że taki kolektor sobie jeszcze tutaj damy do naszego Camaro, ponieważ no fajnie to wygląda pod drag ogółem. Albo no dobra, taki, nie wiem, to jest też kolektor, czy to jest podwójny gaźnik, jaki, no to jest raczej gaźnik podwójny jakiś wystawiony tutaj na zewnątrz. No i jest to chyba jedyne auto, które ma taki gaźnik, więc no nieźle. Co my tu mamy? No kolejny nos. O, to jest taki też bardziej dragowy nos w sumie, ale nie pasuje według mnie. No i kolejny kolektor, który jest tak brzydki, że no wygląda jak taki typowy, no je, o, jak E.T. On wygląda jak E.T. Przyjrzyjcie się. Jak kojarzycie tego stworka, co miał takie trzy palce i on E.T. tak, E.T. go home, no to jest dosłownie tak, no on tak wygląda, no ja nie wiem, może ja się mylę, ale on wygląda jak E.T., a ja nie chcę E.T., słuchajcie. No i potem mamy już, o, chwila, mam te. Nie ma tych masek, słuchajcie, fajne są te maski takie matowe, typowo czarne, więc zastanawiam się nad tym kolektorem. On tutaj fajnie pasuje i chyba sobie go dodam, wiecie, ten kolektor fajnie wygląda. I jeszcze myślałem właśnie nad tymi lustereczkami, także lusterka, jakie są do kupienia? Jest do kupienia oficjalne, tylko czy aha, i mamy nawet po dwóch stronach, słuchajcie. Co mnie dziwi, bo zazwyczaj w Camaro było po jednej stronie, tylko może teraz jest po jednej, tak? A nie, no też jest po dwóch, no to sobie zostawimy już takie, jakie jest w sumie. Okrągłe wygląda tutaj całkiem fajnie. Tylko właśnie... co? Tylko właśnie teraz się jeszcze zastanawiam, czy sobie nie wziąć srebrnych tych felg, żeby wszystko było tak fajnie dopasowane i nawet żeby zostawić sobie auto w jednym kolorze. Jak ja już tuninguję, słuchajcie, to ja tuninguję tak, żeby auto fajnie wyglądało, żeby się prezentowało jakoś tak mniej więcej. Więc słuchajcie, jeszcze sobie te felgi zmienię na szybko. W końcu tuning jest luźny, więc nie trzeba się tu spieszyć i tak dalej. No i tak będzie wyglądał zarąbiście, tylko teraz jeszcze ten pasek taki, no 2 na 10 w sumie. Nie wiem, czy sobie go zostawić, czy może kolor auta zmienić jakoś tak, no nie wiem, dragowo. No nie wiem, zastanawiam się, słuchajcie. To może zrobimy sobie tak. Tak i tak. Albo jeszcze inaczej. Albo na przykład... Po prostu nie, no tak nie. A mamy... O, no niech już tak zostanie, dobra. Najwyżej sobie potem to troszkę zmienię, dlatego że no kombinuję, ale no w sumie chodzi o to, żeby auto ładnie wyglądało. Także rejestrację sobie też nie zmieniałem, no bo nie jest to jakoś bardzo potrzebne i przeniesiemy się w miejsce idealne dla tego auta teraz, więc przeniesiemy się mniej więcej... No tu. Dokładnie tu. Dlatego, że tutaj zaczynają się impreza dragowa, słuchajcie. No mniej więcej w tym miejscu, dokładnie tak.
staniemy sobie obok jakiegoś super auta dragowego, obok jakiejś rakiety. O, tu mamy rakietę, słuchajcie, patrzcie. To są auta, które, znaczy auta, jeśli to można nazwać autem, to to jest pojazd, który bije rekordy prędkości na świecie, który służy głównie do dragu, czy do wyścigów po prostej, bo nie można tego nazwać konkretnie dragiem, bo nawet nie wiem, czy to ma biegi, czy to nie ma po prostu jedynki i wsiu. Może z trzy biegi mieć, albo dwa, no nie wiem. Przynajmniej wygląda jak rakieta, taka mini rakieta i no i jest. Także mam nadzieję, że tunik się podobał, moja opinia na temat całej sprawy za autem, wszystkich tych rzeczy i tak dalej też się wam podobała, że zostawicie łapkę w górę, także trzymajcie się wszyscy, w ogóle wyłączę sobie chuda. Uwaga, wyłączamy chuda. Wyłączamy chuda, proszę bardzo. Także mam nadzieję, że się podobało, że napiszecie co z tym Escalade'em, czy chcecie w ogóle, żebym go tuningował dla was, czy nie. No z chęcią go stuninguję już niebawem, także trzymajcie się wszyscy do następnego luźnego tuningu, bądź innego oczywiście odcinka. Cześć!